Jak nauczyć się żonglerki? Po pierwsze, potrzebujemy piłki oraz naszych nóg. Kapki wykonujemy tą powierzchnią buta, którą właśnie pokazuję. Pierwszym krokiem jest spuszczenie piłki z rąk, żonglerka i złapanie. I tak na zmianę. Krok numer 2 jest taki sam jak numer 1, tylko dodajemy jedną kapkę drugą nogą więcej. Gdy już nam to wychodzi, dodajemy jeszcze kilka kapek więcej. Pamiętajcie oczywiście, że kapkujemy dwiema nogami na zmianę. Tutaj macie jeszcze w zwolnionym tempie, jak wygląda prawidłowo wykonana żonglerka. Oczywiście nie zapomnijcie wcisnąć jeszcze suba, bo codziennie będzie się pojawiał poradnik z nowym trikiem. Siema!